No już jest dobrze, po 12, po 24, cały dzień z Zegrzyńskim wąsem na wodzie. No niesamowite przeżycie. Vertical, pierwszy raz zobaczyłem, co to jest. Co myślisz, że pan Optik zrewolucjonizował somowe połowy? Zobaczysz, no nie tylko somowe, ale dowalili, Garmin dowalił, tak dowalił pan Optik. Do tego jest komputer sterujący Black Box tutaj, no. Bo moc obliczeniowa no, jest potężna, potrzebna. No ale robi robotę, zaraz zobaczysz jak to działa. No to... spoko, pewnie. To wiesz, będziesz miał okazję popatrzeć, mam nadzieję, że ta pogoda nam pozwoli. No, to przy sumach to jest bardzo ważne, wiesz. Najmniejszy błąd, który popełnisz, a wiesz, no będziesz łapał metrówki i wyjdzie ci tak jak u mnie na Zegrzu, wyszła mi ryba na 230-240 cm wzięła. Byłem sam w łódce, stałem przy samym filarze, ryba mi wzięła w ogóle z toni. Ja jej nie widziałem na echosondzie i do powierzchni wyszła jak szmata, ja myślałem, że mam metrówkę. Jak mi się wynurzyła na połowę łódki, mówię, ja co teraz? A pchało mnie silnikiem, miałem silnik podniesiony w tej dużej łodzi, pchało mnie silnikiem na filar, miałem ze 2 metry. I tak, ta ryba dotknęła łbem powierzchni i odpaliła i zaczęła mnie szarpać, do silnika mnie nie dopuściła. No i wiesz, zaczęła mi płynąć, w pewnym momencie mówię, dobra, przypaliła mi łapy multiplikatorem, dokręciłem hamulec, no i tyle. Najmniejszy błąd, no nieprzygotowany byłem na to, nie dała mi szans. I wyjdzie ci taka ryba życia, tak jak tu stoi, taka pokazuje się co jakiś czas, właśnie 230-240. Wyjdzie, przyładuje w najmniej spodziewanym momencie i będziesz miał tylko cokolwiek nie tak na łódce i nie wygrasz. No, musi być jak najprościej. Najprostsze zestawy, najprostsze rzeczy na łódce, żadnych Miku, jeszcze się opuść, widzisz, to jest twoja przynęta, już wystarczy. I teraz to poustawiamy tak jak ma być, jest twoja przynęta, widzisz. I teraz patrzymy co się tu będzie działo, teraz przykłoczymy coś, no ci będę mówił, jeżeli trzeba będzie reagować, pamiętaj, że nie zacinaj od razu, nie miej syndromu spinningisty, jeżeli jest, jakiś hamulec, coś? Jest wszystko ustawione tak jak powinno być. Dobrze. Jeżeli coś by się przydarzyło, to ci będę mówił co i jak. Nie tak. No co jest? To zniknęło. Tu kwoczysz, a tam wypadł? No może tak być. Trochę popływać. Powiedz mi, a dlaczego sumy takie są twoim tym konikiem? Wiesz co, to są największe ryby w tej chwili. To są największe ryby, które można w naszych wodach złapać. Piękne, duże, waleczne. Wiesz, łowiłem, każdy zaczynałem od jakiejś oponi płoci. Potem miałem okres w życiu, że karpiowałem. Startowałem, byłem zawodnikiem, bo byłem w kadrze juniorów jeszcze Dolnego Śląska. No to wtedy było Dolnośląskie w latach 90. Także łowiłem i z Pławikiem. Marzeniem była tyczka, ale wtedy tyczki kosztowały tyle co samochód, więc mogłem pomarzyć. Miałem 7-metrowe baty, ale no albo jeden gatunek, któremu musisz się całkowicie poświęcić, bo tu się nie da inaczej. No wiesz, my się śmiejemy, że są z Piotrusiem Bąkiem, że są sumy i cała reszta to są żywce. Poza tym, wiesz, jest to ukoronowanie, bo musisz umieć tak naprawdę pozyskać żywca, więc albo feder, albo spinning, jak chcesz jakieś klenie, albo przepływanka, jakiś spławik, wiesz, no gdzieś karasi nałowić, gdzieś jakiegoś białorybu, no cokolwiek, tak? Trzeba umieć wszystko, umieć zrobić zanętę. Poradzić sobie w każdych warunkach. Tak? I na koniec jeszcze umieć kwokować, co się mi się wydaje najtrudniejsze w tym wszystkim. No kwok to jest taka rzecz, że raz, że musisz mieć dobrego kwoka,
który kwoczy, bo nie każdy kwoczy. Druga rzecz, no trochę, co trochę się wprawy. Tak pod nie? Jakaś mała ryba, ale to nie jest sum. Jak pojawi się sum, to ci powiem. Nie, chodzi mi o ryby w ogóle, co tam możemy zaobserwować. Wiesz co? No tutaj takie na czerwono, co się wyświetla, no to są, to jest jakiś białoryk, tak? Stoimy w takim miejscu, gdzie ten białoryk się chowa przed nurtem. No i dlatego sumy tu stoją. Stoją w tych krzaczorach i dlatego one tutaj wychodzą. Popróbujemy w pierwszym miejscu, potem się przestawimy kawałeczek dalej. Spróbujemy w drugim miejscu. To jest prawdopodobnie bąbel, który się oderwał od dna, idzie, bo coś bąbluje w tym krzaku. I to są jakieś małe rybki, które... No tu jest stołówka dla sumów, dlatego to jest wybór tego miejsca. Wiesz, jak masz dobrego kwoka, to tak jak słyszysz, jestem w stanie różne dźwięki, raz mocniej, raz słabiej i kwoczyć dalej, ale to dalej ma być uniwersalny kwok, którym różne dźwięki możesz wydawać. On nie może tylko jednego dźwięku wydawać, bo no to nie tak. Czasem trzeba ciszej, czasem trzeba głośniej, czasem w ogóle się nie kwoczy. Pamiętasz, jak się pierwszy raz spotkaliśmy na wodzie, to do mnie wpodlałeś na zalewie. Ja się wtedy pierwszy raz bawiłem kwokiem. To ja wróciłem cały mokry przede wszystkim. No wiesz, technika, to co się na zalewie obserwuje, w ogóle kwoczenie, wiesz, ludzie próbują wiosłować tym kwokiem, no. Czyli są powiedzenia, o widzisz, sum wyszedł do ciebie. Mały, bo mały, ale się podniósł. Są ludzie, którzy twierdzą, że cała technika kwoczenia zaczyna się gdzieś z biodra. To jest tutaj. Jak obserwujesz gości, którzy kwoczą tu z barku, no. Dobra, pokwoczysz tak godzinę i po godzinie nie będziesz mógł ręką ruszyć. Cała technika kwoka jest w nadgarstku tak naprawdę no w ukształtowaniu, tak? Ja kwoczę Piotrka Bąka kwokami ze względu na te trapezowe odwrócone główki. Musisz mieć pozycję, którą sobie dobierzesz i nie możesz to się... To bąble idą, tak? Tak, to są bąble. Widzisz, ja jestem w stanie rozmawiać, nie patrzę, nie szukam wody gdzieś tam. Ja wiem, gdzie mam wodę, bo jest coś takiego jak pamięć mięśniowa. Nie szukam wody, wiem w którym momencie... O, idzie ryba pod mnie, widzisz? Wyszła do ciebie. Nieduży sumek, to był taki, my to szczur nazywamy, on miał tam ze 40 cm, ale się pojawił, więc coś tu się dzieje. Wychodziły mi tu piękne sumy, jeszcze w niedzielę byłem tutaj z gościem, miałem gościa na łódce, dostaliśmy tu i bez kwoczenia wyszła taka piękna dwuja, podeszła do niego, no niestety, no podeszła do rosówek, obróciła się parę razy i popłynęła sobie. Niecodziennie się takie ryby łapie, poza tym ten sezon znowu jest jakiś dziwny, ciężko z rybami. Fajnie, że się pokazują, a jeszcze fajnie by było, jakby brały w ogóle. Narew z tymi rybami, które w tej chwili na Narwi są, to jest jakieś nieporozumienie. Jest ryba, podejdzie do ciebie, opuść się trochę niżej, skowrotka się opuść. To jest to samo, jakbyś montował sobie zwykły przetwornik i jest ryba i to ładna rybka. Widzisz? Wygląda jak sum. No, wyszła. Nawet te zarysy takie mamy. Tak. Wyszła, no nie była. Ale ty możesz mniej więcej teraz określić, z której strony łodzi on był, czy to... Z tamtej strony wyszedł. Aha. No. Jest ryba. Tutaj. Opuść się z kołowrotka troszeczkę, ale to troszeczkę. Jeszcze. Może wyjdzie, dobra. Poszła dołem. Jest następna, tutaj się przewinęła. Akurat mi w tablet słońce świeci. Widzisz, to jest gałąź tego drzewa, które jest tam. Na takiej odległości to widać po prostu.
to już jest ryba ładna. Trochę do góry. Uciek. Tu idzie następna. Podejdzie, podejdzie. Widzisz, jak się nagle zaczęły ryby pojawiać? Dobra, opuść się z kołowrotka, spróbujemy trochę niżej. Zainteresowany? Rozpka, następny idzie. Baruch, jak ma na Szczękowski. Wstaje. Powiem ci, że widziałem na różnych filmach reklamę Garmina, Panoptixa, jak to funkcjonuje, jak to działa. Natomiast im dłużej się w to patrzy, jeszcze wiesz, jak ty tym operujesz, coś pokazujesz, to powiem ci szczerze, że to nie, no, oglądanie jest samego świata podwodnego. Oczywiście w odniesieniu do przynęty, bo jak masz przynętę, to jakby wiesz mniej więcej, co nam pokazuje, to ci powiem, fascynujące jest to, że możesz widzieć, jak ta ryba się porusza. Tak. To wiesz, no niestety Panoptix przywalił z grubej rury i tu Garmin wypuszczając tą echosondę, no pobił wszystkich na głowę, bo jeśli idzie o ten system wizualizacji dna i zachowania ryb pod tobą i tego wszystkiego, no to bije wszystkie obecne systemy dostępne na rynku na głowę. I tak jak do mnie przyjeżdżali ludzie na szkolenia, często, gęsto kończyło się, bo ja zawsze mówię, proszę przywieźć swoją echosondę, pokażę na twojej, zobaczysz jak to działa. Wychodzą ryby, to nie są duże ryby, ale wychodzą. To, o widzisz, to jest fajna ryba. To obok ciebie tam? Tak. To jest ładna ryba. O, chodź tu. Teraz mu nie pokujesz, nie chcesz mu przeszkadzać. I on się przyjrzy, zastanowi, co tu z tym zrobić. Ty masz za sobą rybę też. Przeszła za tobą. Przeszła do ciebie. Widzisz, poszedł. No. Wraca coś. Widzisz, nie stoją już pod krzakami, tylko stoją stoją na kancie, na głębszej wodzie. Ładna ryba, naprawdę ładna ryba. Nie no, to przez tą echosondę to człowiek się staje strasznie elektryczny. Wizualizacja jest niesamowita, daje potężne możliwości. Naprawdę fajna echosonda. Tyle, że droga ta technologia, no ale warta tych pieniędzy. Ja uważam, że warta tych pieniędzy i naprawdę można się fajnie pobawić. Wchodzą sumy. Znaczy wiesz, pobawić jak pobawić, oczywiście tu wiesz, można to traktować, natomiast wydaje mi się, że nie mając echosondy, moglibyśmy stać i mówić, ta ryba, nie ma ryby, tak? Nie wiesz, czy jesteś w dobrym miejscu, czy ta ryba w ogóle się kręci, a tu nagle zobacz. Nagle. Wiesz, no kwestia jest tego typu, że musisz też umieć z normalnej echosondy łowić, bo no nie wiem, może ci ulec awarii Panoptix, no cokolwiek się może stać, tak? Wyszła ryba do ciebie i co? Chodź tu. No i to jest to, widzisz co te ryby robią, wychodzą, pływają i można szału dostać, że takie ryby koło ciebie przepływają, no, i mają ciemności. Elektrycznie jesteś na pewno, ja tam mówię, patrzę i się zastanawiasz, człowiek. No, ale to jest urok wertykala właśnie. Ale jest też o tyle fajnie, że jak ja to mówię, takich pustych miejsc nie masz, tak? Tak. Jeżeli byś widzisz o tym, że nic się nie dzieje na echosondzie przez 15-20 minut, to rozumiem, że zmieniasz miejsce po prostu. Znaczy też wiesz co, zmieniam miejsce z tego powodu, żeby nie kwoczyć cały czas w jednym miejscu. No to będziesz miał znowu branie. Jest, no. Widzisz, dotknął? No zobacz. I co ja mam z tym robić? Tnij! Jest coś tam, jakiś kurdupel. Za bok. Na albinos prawie. No, mały, dlatego jasny. A, dlatego, tak? No. Jebal. Płyń sobie. To już wiem, jaki macie rozmiar.
No, mówię, to widać po prostu po zachowaniu. Wiesz, czego się spodziewałem? Oporu jakiegoś? Nie. I to jest zestaw na ryby naprawdę potężne, bo tutaj łowimy w zalanych drzewach i no nie możesz dać tej rybie nawet kawałka luzu, bo ci wejdzie gdzieś w krzaczory i będzie po robocie. Nie?